Pewnie wielu z Was w tym momencie spodziewało się tradycyjnego intra przed recenzją, jednak no jest to wyjątkowy filmik, ponieważ po 659 dniach dokładnie wracam do nagrywania i streamowania na YouTubie, więc dzisiaj przywitam Was osobiście i dwa słówka o powrocie. Mam więcej czasu zawodowo, pozostawiłem tu kilka rzeczy niedokończonych, które chciałbym zakończyć i jeszcze kilka swoich pomysłów na tą FIFA i nagrywanie na YouTubie przedstawić. No i też mała motywacja ze strony sklepu pod stadionem. Jak widzicie, fantastyczna koszulka Liverpoolu, którą miałem sobie sprawić na święta. Jednak sklep pod stadionem, jako jedyny w Polsce, dysponuje takimi koszulkami, postanowiłem je obdarować. Gdzieś tutaj czeka na mnie kolejna koszulka, którą też pokażę w kolejnych filmikach, także serdeczne podziękowania. Poza nimi jeszcze wasza też motywacja, bo sporo wiadomości dostawałem, kiedy wrócę, także myślę, że nie ma co przedłużać. Czas na ten wielki powrót, wielki, zobaczymy, czy on będzie wielki, także przejdźmy do pierwszej recenzji naprawdę niezwykle wyjątkowego gracza, fantastycznej karty, ale czy do zrobienia opłacalnej, sprawdźmy to. W końcu mój powrót do FIFA Ultimate Team stał się faktem i ponownie widzimy się na wirtualnych boiskach, a po raz pierwszy na boiskach FUT oznaczonym numerkiem 20. Dzisiaj, tak jak wspominałem, zajmę się pierwszym ligowym rzutem SBC, a konkretnie Bundesligą. Aby wykonać całość zadań budowania składów z Ligi Niemieckiej potrzeba około 320 tysięcy monet i do wyboru będziemy mieć dwóch piłkarzy. Naszego dzisiejszego bohatera Boetiusa i Kunię z Lipska. Co chyba nie podlega żadnym wątpliwościom, zdecydowanie lepszym wyborem będzie Holender, który posiada niepowtarzalne, a może inaczej, niespotykane work rate jak na pozycję, na jakiej ma teoretycznie występować. Ofensywny pomocnik Mainz, bo tak ustawił jej, otrzymał zaangażowanie medium na high. Byłoby to super, ale dla gościa grającego na pozycji numer 6. Od razu moja rada. Gdy zagracie tym piłkarzem, którego oczywiście testowałem na wielu pozycjach i według mnie najlepiej wygląda ustawiony na pozycji ofensywnego pomocnika, z wytycznymi zostawaj z przodu. Z tego względu, że gość naprawdę bardzo mocno angażuje się w zadania defensywne i w zasadzie nie zaniedbuje go w żadnym calu. Dodatkowo możecie go ustawić na bocznym kamie w 4-1-2-1-2 drugiej wersji, no i na CDM-ie w 4-2-3-1. Jednak w tym wypadku unikajcie wytycznych, zostawaj z tyłu. Dobra, przechodzimy do moich odczuć z rozrywki tym grajkiem. Jak widzieliście, Boetius legitymował się naprawdę solidnym bilansem bramkowym w barwach wężów Jamajki. I tutaj od razu kilka słów o strzałach. W odległości circa 18 metrów od bramki, Jean kończy w zasadzie wszystko. Szczególnie gdy macie możliwość oddania strzału finezyjnego. Sytuacje na sam, w zasadzie nie sprawdzają mu problemów, mimo że wykończenie oceniono no jedynie na 79. Jednak najlepsze, czego doświadczycie, to ustawianie się i wypełnianie pustych przestrzeni, które spowodowane jest zdolnością ustawiania się ocenionego na aż 89. Często miałem wrażenie, że nasz bohater potrafi się znaleźć w wolnych miejscach, z których inni gracze no raczej sami by nie skorzystali. Idealny zawodnik do wsparcia na naszych dziewiątek, który potrafi zatakować bramkę rywala z drugiej linii lub wykorzystać luki tworzące się w liniach obrony oponentów. A, jeszcze słabsza noga. Jest zadowalająca w wykończeniu i w zasadzie tyle. W całym zdobywaniu bramek tym zawodnikiem jest jednak jeden minusik. Boetius nie posiada Real Game Face'a, więc jedyne co możecie podziwiać po strzelonych przeze mnie bramkach to trzecia koszulka LFC, identyczna jaką otrzymałem od sklepu pod cenem, za którą jeszcze raz bardzo dziękuję. W ogóle nie macie wrażenia, że wydając gracza w SBC ligowym musem jest zeskanowanie i zaaplikowanie mu twarzy do gry? Może się czepiam, no ale szanujmy się. Skoro mamy się szanować, to teraz coś co cygryski lubią najbardziej, czyli szybkość biegu. Samą szybkość biegu chciałbym ocenić wraz z cechami fizycznymi. Jeśli chodzi o bieganie, to uważam, że ocena na karcie oddaje to, co otrzymaliśmy w grze. Jednak czasami w kontaktach fizycznych Boetius zostaje z tyłu i traci piłkę. Dlatego też unikałbym wystawiania tego gracza na skrzydle, gdzie najczęściej dochodzi do pojedynków 1 na 1 od tyłu czy od boku. Poza tym fenomenalna stamina pozwala pracować tym graczem przez pełne 90 minut zarówno w defensywie, jak i w ofensywie. Delikatnie poruszyliśmy temat poruszania się z piłką, więc pewnie zapytacie, czy można nim kręcić bączki, które są tak mega skuteczne w tej FIFA. Kontrola piłki 82, dribbling 85 i średnia postura gracza spokojnie daje możliwości niezłej zabawy w czasie prowadzenia piłki. Są jeszcze wspomniane 4 gwiazdki sztuczek, które na pewno jeszcze bardziej umilą te działania. Pamiętajmy w końcu, że zwinność też oceniona na bardzo wysoką ocenę, bo aż 93, co niewątpliwie jest odczuwane w samej rozgrywce. No i jeszcze teraz nasunęła mi się jedna myśl. Co do tego wytrącania z równowagi Boetiusa, to tutaj może równowaga wynosząca 78 maczała palce w tych małych minusach tego gracza. Jeżeli chodzi o podania, tutaj nie mam zbyt wielu zastrzeżeń, stoję na takim poziomie, jakie wskazuje karta. Wyróżnić co najwyżej mogę niezłe dośrodkowania z gry, które wyglądały naprawdę pozytywnie. Jeszcze chciałbym powiedzieć o zaskakującym plusie. Wysokie zaangażowanie wcale nie musi być takie złe. Mimo niskich statystyk obronnych, Boetius daje bardzo dużo w grze defensywnej.
potrafi wślizgnąć się przed rywala, zabierać piłkę w zwarciu. Często nawet nie kontrolując tego zawodnika, jesteśmy świadkami dobrego ustawienia się lub niezłego odbioru. Zaskakujące i naprawdę pomocne, ponieważ często udawało mi się odzyskać piłkę w strefie wysokiej rywala, a jeszcze częściej sam zawodnik po swojej stracie odzyskiwał piłkę po niezłej reakcji po stracie. Wielki plus, który niekoniecznie jest widoczny w samych statystykach na karcie. Czas na podsumowanie karty, której design wygląda mega imponująco, za co malutki plusiek też się należy. Jeżeli macie monety, serdecznie polecam tego zawodnika. O zgranie nie musicie się martwić. Jest Scream San Jose i Mbabu, którzy załatwią wam sprawę w formacji 4-3-3 w prawym trójkącie. Pytanie, na ile miesięcy wystarczy ta karta? Od razu mówię, Boetiusa liczyłem zawsze w pakiecie z dwoma wymienionymi zawodnikami i również dla nich wykonałem to SBC. Myślę, że w moim składzie mają szansę zagościć na bardzo, ale to bardzo długo, a nawet jestem w stanie zaryzykować. Będą gościć w moim składzie do końca gry. Wiadomo, jeżeli posiadacie olbrzymie pokłady monet, to spokojnie znajdziecie lepsze wybory w przyszłości. Jednak dla mnie, jako konesera i trochę oddudka, karty za SBC ligowe są ekscytujące i co najważniejsze, rzadko używam. Kończąc tą recenzję, ostatnie dwa słowa. Jestem bardzo zadowolony, że wykonałem wszystkie zadania Bundesligi i jestem niezmiernie szczęśliwy, że w szeregach wężów Jamajki pojawił się prawdziwy dusiciel. Bo inaczej go nie nazwę, patrząc na wynik goli, jaki wykręcił w meczach online. Nie lubię bawić się w ocenianiu zawodników w skali, jednak jeżeli musiałem to zrobić, spokojna, szkolna piąteczka była naprawdę okej. To było na tyle, dziękuję jeszcze raz, że czekaliście na powrót, dziękuję, że obejrzeliście ten film, mam nadzieję, że jakościowe materiały będą już tylko lepsze. Dziękuję jeszcze raz sklepowi Poseidon za dołożenie cegiełki do motywacji do powrotu i dziękuję Boetiusowi, a raczej dusicielowi, za fan, jaki dał mi przez ostatnie 2 tygodnie grania. Widzimy się w kolejnych filmach, siemanko, cześć.